Andrzej wyciąga nasze zakupy. To jest grunt, tak? Tak. Tu mamy folię, która nam się przyda na podłogę. Czy tam ściany. No i taśma. Taka malarska podobno, ta jest najlepsza. Tak, takie było życzenie, taką kupiliśmy. Podobno jest, no właśnie, no najlepsza. Podkłady wzięliśmy jakieś takie jedne z tańszych. Andrzej patrzy, czy mnie przejedzie. Dobra, to było trochę śmieszne. Mamy dwie grubości. Mamy taką grubą i mamy taką średnią. I to jest jeden taki duży płaton, ma 12 metrów kwadratowych. Także zakupy poczynione. I słuchajcie, czeka nas przerzucenie płytek i paneli, bo tak niefortunnie je postawiliśmy, że są przy ścianie i nie można tej ściany zagruntować i wygładzić, także będziemy za chwilę to przerzucali wszystko. Ale koniec gadania, biorę rzeczy i lecę. Robota wykonana. Płytki i panele przełożone. Ja cała mokra, a ty, Andrzeju? Też mokra, ale nie dlatego, że zmęczony, tylko że tu nie ma czym strasznie oddychać. Strasznie duszno jest, tak. No. Także tak. Jedziemy do domku odpocząć. Dzień dobry. Wracam do was jako księżyc w pełni. Słuchajcie, dzisiaj byłam w biurze. Do biura byłam oczywiście ogarnięta, nie wyglądałam tak strasznie jak teraz. Ale słuchajcie, zawsze, jeżeli planujecie drzemkę taką dłuższą niż 15-minutową, to lepiej dla naszej cery jest zmyć makijaż. No i tak zrobiłam. Dlatego wyglądam tak, jak wyglądam teraz. Do tego było tak gorąco i widzę, że tak napuchłam. Naprawdę, no czuję się po prostu no, jak balonik jakiś. No ale żyćko. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że dzwonił do nas nasz wykończeniowiec i zabrakło gładzi. Także czeka nas kolejna wyprawa do Leroya. Poszły 4 wiadra po 28 kilo i lecimy jeszcze po 3. O! No. O Jezu, to gładzą jak szaleni. No. Ale tam było co gładzić, słuchajcie, bo te ściany były gównianej jakości, znaczy, tak wyjściowo. Żeby nie było, były równe. Tak, ale w sensie tak. W sensie tak, materiał, z którego były wykonane, czy tam zostały wykończone, był mocno taki. Zapytałabym wam, Andrzejka, ale taki Adonis siedzi bez koszulki, bo wrócił przed chwilą na szybko do domu. Był na przejażdżce. Kurwa. Na czym byłeś? Jeździłem motocyklem. Tak. I poszedł pod prysznic, więc teraz siedzi bez koszuleczki. Także nie pokażę wam. Nie pokażę, bo to mój mąż jest. No. Także tak, jaram się, powiem wam, bo już naprawdę fajnie zaczyna się dziać. Pokażemy wam na budowie, jak to wygląda w chwili obecnej. Podobno pojawiło się tam światło. Także fajnie, że są żaróweczki, bo wczoraj jak przekładaliśmy te płytki i panele, to słuchajcie, co chwila jedno z nas wychodziło na korytarz, żeby się zapaliły lampy na korytarzu, bo wtedy robiło nam się ciut jaśniej w mieszkaniu. Także tak. No, zmykam i wrócę do was już z mieszkanka. Andrzejku, co kupiliśmy? 3 kubły, 28 kilo, każdy. Gładzi. Jakiej konkretnie? Knauf Super Finish. To jest taka z zielonym wieczkiem. I to nam pan Darek polecił, że tym lubi pracować. Można to nakładać na 3 sposoby. Wałkiem, pacą albo agregatem. Ale to nie wiem, co kto lubi. Nie znam się na tym, okay. Ale mówił, że jest bardzo spoko. A ja bym chciała powiedzieć, że biorąc pod uwagę fakt, jak często wozimy rzeczy, to uważam, że ten wózek w kontekście tego remontu to zajebiście wydane 300 zł. Tak, a ma 6 opinii chyba tylko na Leroy i większość jest negatywnych, że kółka się dupią. Trzeba uważać, bo ogólnie kółka pewnie to jest najsłabszy element tego, bo jak się kółko wygnie, no to już jest trochę padaka, nie? No. Więc uważamy na krawężnika.
trzeba po prostu wtedy spróbować trochę to podnieść, odciążyć te kółeczko. Albo zrobić to sprytnie jakoś z rozpędu. Ale to były naprawdę dobrze wydane pieniądze i Maga się cieszy, że kupiliśmy ten duży. No, dobra. Naprawdę. Zapraszam, panie Andrzeju. Światło, słuchajcie, nie jest specjalnie sprzyjające, ale myślę, że widać, że te ściany zaczynają się już zmieniać. Są zdecydowanie bardziej jednolite. No właśnie. Gładkie są żaróweczki. Więc tak. Widzę, że dzisiaj panowie zaciągali tą ścianę. My będziemy w ogóle w tej ścianie jeszcze kłuć, ale obstawiam, że łatwiej jest zrobić teraz całą ścianę i dosztukować potem wąski pasek niż, no w sensie szkoda czasu po prostu, żeby ta ściana była cała niezrobiona. Tak sądzę. No, ale fajnie. Tak, dzieje się już. Już są, widzicie, no tam jest żółto, bo już jest właśnie zagruntowane, tutaj już się robią gładzie, także fajnie, bardzo fajnie. The next day. Tutaj słuchajcie, wizualizacja podłogi. Ładna czy nieładna? Mi się podoba. Ale super, to zupełnie inaczej wygląda, jak te ściany są takie. No już nie są idealnie śnieżno-białe, ale już są białe, nie? No. Ekstra. Mega fajnie. Ogromna radość, słuchajcie, to jest. Tak przyjść, popatrzeć. Przy okazji zawsze to mieszkanie trochę wietrzymy. No. Widzę, że pan Darek wyciągał gniazdki. A to pewnie też dlatego, o widzicie, tutaj razy dwa. Pisaliśmy mu wszędzie przy kontaktach, jakbyśmy chcieli rozmnożyć te nasze gniazdka. Także widzę, że pościągał to wszystko. I pewnie tak jak mówił wcześniej, sprawdzał, jak tu idą kabelki. No, ale ja ramię to, że wszystko robi się tutaj takie ładne. No tutaj się tylko, słuchajcie, coś wydarzyło, ale widzę, że ogólnie ta ścianka tam pęka, więc obstawiam, że tutaj było stukanie, żeby to sprawdzić i jak znam życie, to trochę odpadało. No, ale sztos. Już nie jest tak brzydko, tylko jest tak ładnie biało. W ogóle ile my tego mamy, słuchajcie, już na tych ścianach? To jest 28 kilo i tu są 4 puste wiadra. A to jeszcze nie jest gotowe. Kupiliśmy kolejne 3, prawda? No. Co dają łącznie prawie 200 kilo. 200 kilo. Masy szpachlowej. Masy szpachlowej na ścianę. Grubo. Ale jest superaśnie. Tak, jest ekstra, bo jest takie ładne niebo. Ciekawe, czy kamerę to złapie. Chyba nie podniosę tak wysoko. O, takie ładne. Także tak, tutaj pani z pieskiem. Ale tak. O Jezu, mega mnie jara ten widok, naprawdę. Musicie się ze mnie śmiać. Ale naprawdę daje mi ogromną radość przyjeżdżanie tutaj. Nawet tak tylko po to, żeby się popatrzeć. No a to by nie, Andrzejku? No, fajnie. No. Mogłabym tu przyjeżdżać codziennie. Mogłabym tu nawet siedzieć już z pół dnia z panem Darkiem, tylko bym nie mu przeszkadzała. Ale po prostu ogromna przyjemność. Dla mnie. W sensie ogromną przyjemnością dla mnie jest bycie tutaj.